Dzień dobry, witam Trygon Wody i zapraszam do czytania na ostatni kwartał, czwarty kwartał tego roku, październik, listopad, grudzień. Słuchajcie, każdy z trygonów ma swój oddzielny film, każdy ze znaków ma swoją oddzielną, odrębną część filmu. Tutaj zapraszam raki, skorpiony i ryby. Odpowiadamy w sumie na 14 kwestii. Kwestie ogólne, ale również kwestie związane z miłością, ze sprawami finansowymi, zawodowymi, jak również co miłego, dobrego, na co zwrócić uwagę i ostrzeżenia oraz wskazówki na czwarty kwartał. Zapraszam, moje drogie raki, zaczynamy od Was. Karta wejścia dla Was to wieża. Ajejejej, no zmiana. Pytanie jakby, czy to z zewnątrz, czy Ty inicjujesz tę zmianę, bo tutaj jakby sprawy nie do końca do siebie pasują, coś należy zmienić, coś się dzieje nagle, dobrze jest się odnaleźć w tych okolicznościach, żeby coś przekonstruować też, tak sobie myślę. Pamiętajmy, że wieża zazwyczaj zdarza się nam energetycznie wtedy, kiedy sytuacja, w której byliśmy, funkcjonowaliśmy, była zbudowana na solidnych fundamentach i to się dzieje po to, żeby dać nam szansę de facto zmienić to, odbudować, tak, skonfigurować jeszcze raz. Być może wymaga to od Was dużego nakładu pracy w tej chwili, skoncentrowania na tym, co się dzieje, więc idźmy dalej. Potencjalne wyzwania kwartału. Siódemka kielichów, czego pragnę i czego, co wybiorę. Karta życzeń, czy spełnią się moje życzenia. Zależy, na czym się skoncentrujesz, drogi raku. Jeśli zastanawiasz się, czy twoje życzenie się spełni, myślę sobie, zależy, na czym się skoncentrujesz, zależy od tego, trochę sprawy zależą, co wybierzesz, bo w siódemce kielichów możesz być przytłoczony możliwościami, możesz nie do końca mieć świadomość, co dokładnie jest, że tak powiem, do Ciebie kierowane, co dokładnie mieści się w tych ofertach, więc tutaj jakby trzeba sprawdzić sytuację, ale ogólnie jest to karta moim zdaniem bardzo otwarta. Otwarta dlatego, że ona niesie ze sobą wiele możliwości i właśnie opcji do wyboru, więc ta zmiana, która się tutaj pokazała, może też uwolnić pewnego rodzaju możliwości dla Ciebie. Jak pokazują się ludzie, z którymi masz do czynienia w swoim otoczeniu i nie jest to romantyczne akurat, ale pokazano się as kielichów, no jako miłujący, z dużą dozą przyjaźni w Twoją stronę jakby idą te osoby. Wydaje mi się, że tutaj też się pokazują relacje, które mają szansę się odnowić, odżyć, jeszcze raz dać sobie szansę być może. Wiesz, ten as kielichów wydaje mi się, że pokazuje, że masz w swoim otoczeniu ludzi, którzy z tej możliwości przebywania w Twoim otoczeniu, w Twoim towarzystwie czerpią dużo radości i dużo satysfakcji. I tak bym chciała Wam to jakby zinterpretować. Zobaczmy, na czym się koncentrujesz. No, uważam, doprowadzaniu do wielu sytuacji, które wprowadzą z kolei harmonię do Twojego życia, szczególnie po tej wieży. Po tej zmianie, która nastąpiła, to tak naprawdę wieża, słuchajcie, mogła się wydarzyć jakiś czas temu. Teraz troszeczkę, moim zdaniem, stabilizujesz sytuację. I to mogło być coś, gdzie tak naprawdę czynniki zewnętrzne uświadomiły Ci, bądź ugruntowały Cię bardziej w przekonaniu, że miejsce, sytuacja, w której funkcjonujesz, no, nie pasuje do Ciebie na przykład, prawda? Nie pasuje do tego, czego Ty pragniesz, że coś Tobie nie pasuje też w tej konkretnej sytuacji. I teraz jakby koncentrujesz się na tym, żeby sprawy usystematyzować, ułożyć, zharmonizować, ale tu nie ma pośpiechu w tej energii. W karcie umiarkowania wręcz to jest karta wstrzemięźliwości, również pamiętajmy, to jest tutaj troszkę zachęta do tego, że właśnie noga z gazu, pomału, tak? Krok za krokiem. I patrzeć na sprawy w dłuższym terminie, w perspektywie, powiedziałabym, jakiejś długofalowej. A wskazówka, na czym powinieneś się koncentrować? Na decyzjach, widzisz, które są spójne z Twoją drogą, są spójne z Tobą, są spójne z tym, czego Ty chcesz, co masz dla siebie wypatrzone, wybrane, że wiesz, że one Cię doprowadzą do celu, tak? Być może po to, żeby się nie rozdrabniać, nie łapać 10 srok za ogon i tak naprawdę to, co jest dla Ciebie najważniejsze, nie zostanie zrealizowane, bo zabrakło Ci na to czasu bądź sił. Troszkę tak. Co tam, słuchajcie, w miłości? Ty się pokazujesz w siódemce buław. Mocno asertywnie. W pierwszym moim odczuciu myślę sobie, ta kobieta broni się przed miłością.
Broni się, ale przed taką miłością, no nie wiem, czy to dobre słowo, przed adoratorami albo przed zainteresowanymi miłością z nią, natomiast tutaj jest de facto taka bardzo impulsywna, natarczywa energia, prawda? Ona trzyma tą buławę i broni się przed zwycięstwem, bo broni się przed szóstką buław, przed zwycięstwem kogoś, kto w jej stronę zmierza. No więc pytanie jakby o co chodzi? Dlaczego tak asertywnie? Paś mieczy, druga strona. Przed niedojrzałością w miłości się bronisz. Wydaje mi się, że rak pokazał się jako świadomy decyzji, którą jakby podejmuje, świadomy tego, że zdaje sobie sprawę, że w swoim otoczeniu ma ludzi, którzy czerpią z ciebie energię, z twojej obecności po prostu. Natomiast w paziu mieczy nie mamy dojrzałych energii, zwróćcie uwagę. Więc może się bronić przed niedojrzałością po stronie twojej osoby, jakąś niedojrzałą postawą, którą prezentuje, no to jest mniej więcej tego rodzaju historia. Paś mieczy to też osoby, które nas obserwują zawzięcie gdzieś tam, na social mediach zazwyczaj, a natomiast nic z tego nie wynika dalej, prawda? Oprócz tego, że uparcie jakby wpatrują się w nasze zdjęcia i sprawdzają jakby każdego lajka, każdy komentarz. To jest mniej więcej taka energia w paziu mieczy. No przed tym się bronisz. Dlaczego? Dlatego, że to zazwyczaj nie wychodzi dalej. To zostaje tam w tych social mediach i jakby i wisi gdzieś tam w krainie ułudy. No więc zobaczmy dalej, słuchajcie. Pieniądze. A trójka mieczy, a w pracy głupiec. O pieniądze trzeba będzie moim zdaniem troszkę zawalczyć. Zawalczyć o siebie w jakiejś konkretnej sytuacji albo nowy początek, który podejmujesz, nowego rodzaju przedsięwzięcie, umowa, ona może być dla ciebie rozczarowująca. Może, nie musi, tak? To jest prognoza, dlatego trzeba dokładnie wiedzieć, czego chcemy. Dokładnie wiedzieć, co jest nam oferowane. Dokładnie wiedzieć, co się kryje za tymi propozycjami. Nie myśleć życzeniowo, żeby dostać to, czego pragniemy. Tak o tym myślę, żeby to było spójne z twoją drogą, żeby to było spójne z tą decyzją, która jest jakby konsekwencją poprzednich, które podjąłeś, drogi raku. Jaka jest wskazówka dla ciebie? Bardzo piękna, na czwarty kwartał, cesarzowa. Konkretna kobieta, świadoma kobieta, bardzo powiedziałabym ufająca sobie, swoim decyzjom, swoim wyborom. Dlaczego? Dlatego, że ona jakby nie urwała się z choinki, jak to się mawia. W cesarzowej mamy energię osoby doświadczonej życiowo, pod różnym kątem, i która na pewno wie, czego chce i wie, czego nie chce. I dobrze, że nam się pokazuje taka energia przy tej siódemce kielichów, która z kolei pokazała się wam wcześniej. Wydaje mi się, że to jest też ktoś, kto kocha siebie, więc te decyzje, które podejmujesz, będziesz podejmował, drugi raku, w takiej trosce o miłość własną, o miłość do siebie, tak? I też ta miłość do siebie pomoże ci zbudować, moim zdaniem, mocniejsze, bardziej wartościowe połączenia zawodowe z rodziną, z przyjaciółmi, z tymi, których kochasz, szanujesz, tak bym to określiła. Natomiast to jest też miłość w szerszym ujęciu i ta miłość się tutaj pokazała również jako energia osób w twoim otoczeniu. Czyli jeśli ostatni kwartał tego roku to jest ktoś, kto chciałby, żeby ta miłość między wami znowu rozbłysła i żeby ta miłość jakby powróciła do waszego połączenia, do waszego związku, to przed czym ty się bronisz, moim zdaniem, to jest w tym momencie pewnego rodzaju niedojrzałość bądź infantylność po stronie tej osoby, która wcześniej doprowadziła na przykład do wieży, tak? Co miłego? Paś monet. Super. Paś monet jest miły. Oczywiście, że jest miły. Paś monet to jest moim zdaniem zapowiedź projektu, zapowiedź oferty, zapowiedź jakiejś umowy, zapowiedź jakiegoś twojej idei, którą zechcesz wdrażać w życie. Tak? On pomalutku, krok po kroku będzie realizował to, czego pragnie. Więc to są też dobre wiadomości jakby finansowe, dlatego powiedziałam, że tutaj ta trójka mieczy, która nam się pokazała, jeśli chodzi o pieniądze, to nie znaczy, że rak będzie rozczarowany kasowo, finansowo. Może czegoś ci brakuje, ale to moim zdaniem też brakować, ale to moim zdaniem też będzie konsekwencją tego, co dla siebie wybierzesz. Dlaczego warto zwrócić uwagę na tego pazia monet? Dlaczego to jest ważne?
to nowe podejście do spraw, nowa umowa, wdrażanie w życie pomalutku tego, co ty chcesz dla siebie zainicjować, paść buław, bo to przynosi, słuchajcie, dobre wiadomości znowu i to przynosi rozwój zdarzeń i to przynosi dużo w ogóle tutaj radochy, tak? Paść buław jest niesamowicie radosny. I też taki, powiedziałabym, uskrzydlający, dodaje nam pewności siebie być może, ale dodaje nam takiego zapału do działania, tak? Więc to się zacznie dziać. Cokolwiek dla Ciebie będzie oznaczał paść monet w czwartym kwartale. Już powiedziałam, co może oznaczać, więc to jest o tyle ważne, żeby na tym się skoncentrować i być może zrobić pierwszy krok, bo to się będzie dziać, to się będzie rozwijać. Ostrzeżenia. Osiem mieczy. No właśnie, ostrzeżenie osiem mieczy, czyli ostrzeżenie przed tym, żeby gdzieś tam nie utknąć w odmętach i w bełkocie naszego własnego umysłu, który podpowiada nam w tym momencie nie najlepsze scenariusze i blokuje nasze działania, to jest jako ostrzeżenie, bo zawsze jest wyjście z sytuacji, można próbować zmienić ją albo przynajmniej przenegocjować coś. Dlaczego? Dziewięć buław, widzisz? Po prostu... pewne rzeczy, znajdziesz siłę na pewne rzeczy, na te nawet, które wydają Ci się być na ten moment, drogi raku, albo wydadzą Ci się być w czwartym kwartale niewłaściwe, wprowadzające Cię w taki tryb lęku, strachu i tak dalej, że nie chcesz czegoś robić, może czujesz awersję, jak myślisz o jakimś konkretnym działaniu, to wiesz, jakby to Cię wzdryga aż, no tutaj karta mówi, słuchaj, wytrzymaj, tak, zacznij, zakończ to, co zacząłeś, nie poddawaj się, okej? Nie pozwól też, żeby, bo w sensie mieczy często ta energia takich mentalnych turbulencji wynika z faktu, że na przykład z zewnątrz docierają do nas jakieś informacje, które nas niepokoją, więc też jeśli rzeczywiście żyjemy w dziwnych czasach, jak wszyscy wiemy, jesteśmy chyba tego świadomi, jeśli za dużo tych informacji zewnętrznych do Ciebie dociera, niepokojących i to powoduje, że zaczynasz się po prostu bać życia, bać o siebie, bać o jutro, to wiesz, myślę sobie, selekcjonuj je, wybiórczo podchodź, powiedziałabym, do tego, co wpuszczasz do swojego domu, do swojej głowy, jak to się mówi, więc słuchajcie. Następna karta, król monet, a na spodzie trójka monet, więc wydaje mi się również, że sprawy zawodowe, przygotowanie się też odpowiednio do spraw zawodowych może być dla Ciebie ważne i współpraca z innymi może być dla Ciebie ważna, więc na to bym zwróciła uwagę. Ta trójka mieczy, rozczarowanie, jeśli chodzi o finanse, może być też związana z tym, że jest zakres działań, w który wkładasz bardzo dużo swojej pracy, a efekt jest dla Ciebie rozczarowujący, tak? Więc tutaj ten głupiec mówi, dobra, jakby przyjdzie moment, kiedy będziesz mógł spróbować jeszcze raz. Albo przyjdzie moment, kiedy będziesz mógł dać temu jakby ponownie szansę. Tak bym to określiła. Dziękuję Wam bardzo. Słuchajcie, przygotuję teraz karty dla skorpionów. No i oczywiście zapraszam skorpiony. Moje drogie skorpiony, zapraszam, zaczynamy czytanie na czwarty kwartał tego roku dla Was. Jak wiecie, bo wspominałam we wstępie, być może być może wysłuchaliście. Czytanie dotyczy wielu kwestii, są kwestie ogólne, kwestie finansowe, kwestie miłosne, są również podpowiedzi i wskazówki na czwarty kwartał, ostrzeżenia oraz co miłego, dobrego zmierza i co warto złapać być może. Dobra, zaczynamy. Z czym wchodzicie? Karta Księżyc. Intuicyjna mocno, drogie moje skorpiony. Mogą być ryby w Waszym życiu ważne w czwartym kwartale. To nie musi być to połączenie miłosne, to może być jakiekolwiek inne. Natomiast one będą miały wpływ na Was albo na jakiś aspekt waszego życia. No myślę sobie, drogi skorpionie, że na pewno kierujesz się intuicją i to po pierwsze, ale też jest wiele aspektów, które są na ten moment ukryte albo o których nie chcesz rozmawiać. Wydaje mi się również, że ważna jest wyobraźnia w Twoim życiu i to, jak sobie pewne rzeczy wyobrażasz być może. Na to bym jeszcze zwróciła uwagę. Ufaj swoim instynktom. One mogą Cię doprowadzić, wiesz, do zupełnie nowych możliwości. Może nawet dziwnych miejsc, różnych miejsc, ale które Cię jakoś tam rozwiną i jakby zainspirują do czegoś, tak jeszcze o tym myślę.
Natomiast wydaje mi się, zobaczymy co dalej na pozycji miłości Wam się pokaże. Jeśli miałabym to odnieść do miłości, to powiedziałabym, że warto jest chyba zastanowić się, czy nie porozmawiać o tym, co tak głęboko ukrywasz, jakie emocje głęboko ukrywasz, szczególnie jeśli to dotyczy miłości. O czym co być może wcześniej, o czym być może wcześniej nie chciałeś rozmawiać, tak? Okej, okay. Potencjalne wyzwania. Król mieczy. Oceniać fakty z jakiegoś powodu jest trudno. No, jakby tutaj jest wyobraźnia, intuicja i księżyc, który nam trochę zaciemnia obraz, który nie pokazuje nam całokształtu, nie widzimy wszystkiego, więc rzeczywiście ocena racjonalna sytuacji, opieranie się na faktach może być wyzwaniem. To się tu nam tutaj pokazało. Ta energia, w której w królu mieczy, dokładnie wiemy, jak to się nazywa, co czym jest, a co nie jest czym. Jakby potrafimy wyrażać z pewnością siebie swoje opinie, znamy fakty wszystkie. To się pokazuje jako wyzwanie. Zaraz zobaczymy dalej, jak pokazują się ludzie w Twoim otoczeniu. Jako tacy, którzy chcą z Tobą współpracować, budować, tworzyć, rozwijać. Jako tacy, którzy Cię doceniają też za to, co robisz. W domu, w pracy, tak? Jesteście zgranym zespołem. Jesteście zgranym zespołem. Albo oni by chcieli być w Twoim zgranym zespole, w Twoim plemieniu, w Twojej drużynie. Na czym się koncentrujesz? Na pieniądzach, albo na tym, żeby do Ciebie wróciło to, co od siebie dajesz, żeby zwróciła Ci się jakaś inwestycja. Na dobroduszności, bo to też jest taka energia, słuchajcie. W każdym razie na harmonijnych przepływach między ludźmi. Że wszyscy czują się równo potraktowani, pod różnym względem to mówię teraz, tak? To nie chodzi o to, żeby tutaj jakby jedna osoba dostaje pięknie zapakowane cudo, a druga jakieś tam okruchy tylko. Więc koncentrujesz się na tym, żeby w Twoim życiu, w Twoim otoczeniu i być może w społeczności, w której funkcjonujesz, zagościła harmonia. I ta harmonia może mieć podłoże finansowe, czemu nie? A wskazówka, na czym powinieneś się koncentrować, to jest wieża. No widzisz, ona mi tak dobrze koreluje z tą kartą księżyca, powiem Wam. Bo to jakby budując coś, tworząc, możesz nie widzieć wszystkiego. I trzeba mieć świadomość, że Twoje plany być może ulegną zmianie, będzie trzeba je przekonfigurować, zmienić, że nie wszystko jest takie, jak Ci się wydaje, że jest na ten moment. Że jakby im dalej w las, im głębiej w las, tym więcej drzew, zobaczysz więcej na przykład, prawda, w czasie tej drogi. Okay? Natomiast też koncentruj się na tym, żeby pewne rzeczy po prostu do siebie pasowały, że jak już się czymś zajmujesz i poświęcasz temu swoją uwagę, żeby coś zmienić, naprawić, poprawić, to niech to jakby zostanie zrobione raz, a później już na jakiś czas spokój, czyli nie zabiera Twojej uwagi, tak? A nie, że wciąż masz wrażenie na przykład, że wracasz do czegoś i że ciągle coś wymaga właśnie Twojej atencji. No dobra, zobaczmy co w miłości. W miłości konflikty. Ale to mogą być też wewnętrzne, słuchajcie. To nie znaczy, że się pokłócicie z Waszą osobą, chociaż wiecie, no w stałych relacjach pewnie różnego rodzaju dyskusje się zdarzają. Natomiast tutaj raczej pokazuje się Ty jako niezadowolony albo brakuje Ci czegoś w tym konkretnym połączeniu i czujesz się trochę osamotniony i odizolowany i taki, powiedziałabym, chłodno potraktowany być może. A Twoja osoba w piątce buław pokazuje się jako chaotyczna, jako tworząca konflikt, próbująca sobie coś wywalczyć, ale być może sposób komunikacji jest niejasny i trudno Wam znaleźć, że tak powiem, ten złoty środek, prawda? Nie do końca wiesz, o co chodzi. To rodzi pewnego rodzaju z kolei po Twojej stronie takie poczucie niezrozumienia, odosobnienia i tak dalej, i tak dalej. Zobaczmy dalej. Pieniądze. Czwórka mieczy. Wydaje mi się, że o pieniądze nie ma co się martwić na zapas. Tak sobie myślę o tej czwórce mieczy teraz. A praca? Magik. W pracy możesz przyciągnąć do siebie to, czego pragniesz. Możesz również nową pracę przyciągnąć. To jeszcze chciałam powiedzieć, mamy tutaj trójkę monet. I ta trójka monet bywa pracą bardzo spełniającą nas. Więc jeśli jest tu skorpion, który chce zmienić coś w swoim życiu zawodowym,
poszukujesz nowych usług, nowych klientów, nowych, tak, nowego, nowej rzeszy klientów, nowej pracy być może, to ten czas, szczególnie Twój sezon skorpionowy, może być bardzo sprzyjający ku temu. Więc w pracy się pokazuje jako raczej zamanifestowanie nowych możliwości, nowych umów, tak jak powiedziałam, czegoś nowego, wprowadzenie na rynek nowego produktu, no tak jakby to się tu pokazuje. Miłość się pokazuje jako taka wzbudzająca kontrowersje. Wskazówka. O, 10 monet. Na tym się opieraj, co daje Ci poczucie spokoju, bezpieczeństwa. Tu są również pieniądze, to jakby też ważne, to jakby mogą być pieniądze, które otrzymasz być może. To jest rodzina, to są przyjaciele, pamiętajmy. To są te wszystkie aspekty naszego życia, które powodują, że czujemy, że jest ok, tak? Że czujemy, że jest bezpiecznie, że mamy swój punkt zaczepienia. I to jest dla Ciebie wskazówka i na tym się opieraj, bo tu masz solidne oparcie w tej społeczności. I z tego czerp, tak o tym myślę w tej chwili. Dobra, zobaczmy, jaka karta nam wypadła. Karta miłości. No. Wydaje mi się, że to jest taka miłość między Wami. Lub będzie to taka miłość, pojawi się jakaś miłość, która niesie ze sobą jakieś przeszkody. Są kontrowersje, są błędy w komunikacji, tak bym to określiła. Lub nie wiem, czy błędy w komunikacji, nie wiem, czy to jest to słowo, ale ciężko Wam się dogadać w pewnych momentach, tak jakby trudno jest się porozumieć, trochę uczycie się siebie też, tak myślę o tym, żeby ta miłość to jest ta dwójka kielichów i to jest karta, która po prostu wyfrunęła w czasie tasowania, natomiast ona nam tutaj sugeruje bardzo fajną osobę w Twoim życiu, lub początek jakiegoś uczucia. Warto się tym cieszyć, warto to celebrować, warto spędzić czas razem. Tylko, że jeśli skorpion jest bardzo mocno skoncentrowany w tej chwili na sprawach zawodowych lub będziesz w czwartym kwartale skoncentrowany na nowych pracach, nowych umowach, na tworzeniu i kreowaniu tego, co jest dla Ciebie ważne, to weź pod uwagę, że to mogą być tutaj te niedostatki na polu miłosnym, które nam się pokazują, znaczy, że z tego mogą się zrodzić niedostatki na polu miłosnym, niezadowolenie Twojej osoby, prawda? Natomiast ogólnie miłość się pokazała u Ciebie, natomiast taka miłość, o którą trzeba będzie trochę zawalczyć, pogadać o czymś, co miłego. Siódemka kielichów, to skorpionowa energia, możliwości. Życzenie się może będziesz chciał zrealizować jakieś swoje życzenie. Dlaczego to jest ważne? No, widzisz, rycerz monet. Wydaje mi się, że tutaj bardzo silnie się pokazują możliwości dla skorpiona finansowe bądź zawodowe, jako możliwe do zrealizowania. I to, że Ty się koncentrujesz, tak jak wspomniałam już zresztą wcześniej, na tych monetach, może powodować niesnaski z osobą, z którą żyjesz, jesteś i tak dalej. Co miłego? Możliwości, z których dobrze jest wybierać to, czego naprawdę pragniemy. Tak? Bo to przełoży się z kolei na coś bardzo stabilnego, coś, co da Ci poczucie bezpieczeństwa i stałości. Więc dobrze rozważ. Wydaje mi się, że to może tutaj też być zawarte, że właśnie, że w tej chwili jest za dużo niewiadomych i nie do końca możesz sobie wszystko przeanalizować racjonalnie w tej konkretnej sytuacji, o którą obmyślasz. Może trzeba troszkę czasu, słuchajcie, żeby się sprawy bardziej wyklarowały. Ostrzeżenia. As mieczy. Dlaczego? Paś mieczy. Ciekawe, ostrzeżenie jako as mieczy. Tak jakby powiedziałabym, żebyś za szybko kogoś od siebie nie odcinał lub nie odgradzał się od tej osoby, w sensie tak nie... Ona ma jeszcze coś do powiedzenia, do wyjaśnienia. Nie ucinaj rozmowy za szybko, bo ta druga strona ma coś do wyjaśnienia. To jest moje pierwsze spostrzeżenie, że tak powiem. To jest też takie ostrzeżenie takie, że jeśli tutaj w tym asie mieczy to jest nagły moment eureka często. Nagły moment takiej jasności sytuacji, inspiracji być może, ale to jest jako ostrzeżenie. To nie znaczy, że mamy to porzucić, ale przyjrzeć się temu, zbadać to bardziej.
tak? Dojrzeć być może coś więcej będziesz mógł w ten sposób, drogi Skorpionie. I dlatego się to nam pokazało po prostu, tak? Tak o tym myślę. Będziesz potrzebował moim zdaniem więcej argumentów albo bardziej przyjrzeć się jaśnie sprawie, żeby uzyskać jasność, zanim ruszysz do działania. To jest moje zdanie, tak jak widzę to. Więc ten as mieczy nas ostrzega, żeby nie za szybko, żeby w momencie, kiedy będzie ten pierwszy przebłysk, żebyś nie wychodził z założenia, że już masz wszystkie wiadomości i już wiesz wszystko na ten temat. Nie, przyjrzyj się jeszcze. Okej, dziękuję Wam bardzo, słuchajcie, i teraz będę przygotowywać karty dla ryb. Okej, moje drogie ryby, zapraszam teraz Wy. O tym, jak wygląda przebieg czytania, opowiadałam na początku filmu, więc zapraszam Was ewentualnie do wstępu. Karty są, słuchajcie, przygotowane. Zaczynamy. Karta wejścia dla Was, a z buław. Bardzo, bardzo, bardzo pragnę złapać tę szansę. A tutaj też jakby otwierają się przed Tobą być może jakieś możliwości, bo w tym asie buław to często jest tak, że czujesz, że to jest właściwy moment, że coś Ci sprzyja, duże tak od wszechświata, więc po prostu to jest szansa, którą warto wykorzystać w czwartym kwartale. Potencjalne wyzwanie kwartału, piątka mieczy. No wyzwanie o tyle, że w piątce mieczy czasami rozmowy, dyskusje i tak naprawdę jakieś negocjacje prowadzą do tego, że koniec końców uznajemy, że nie o to nam chodziło i to jest takie trochę pyrrusowe zwycięstwo. Albo dostajesz coś, na czym Ci nie zależy koniec końców, albo dostajesz coś, co tak naprawdę Ci nie odpowiada, tak? Więc tutaj też możesz mieć, droga rybo, jako wyzwanie pokazała ta karta, więc dlatego mówię, kłopot z tym, żeby coś zmienić. Dlatego, że nie do końca widzisz intencje drugiej strony i to jest krępujące, albo to jest, powiedziałabym, po prostu no, gdzieś tam blokujące. A Ty też sama, kierując się swoją wrodzoną delikatnością, możesz mieć kłopot, to jest kolejna historia, która przyszła mi do głowy, do tego, żeby no, trochę oczyścić atmosferę, bądź oczyścić otoczenie, mówiąc, że tak powiem, wprost komuś. Coś, co później powoduje, że masz wyrzuty sumienia na przykład, tak? Że za ostro kogoś potraktowałeś, potraktowałaś. Jak pokazują się ludzie, z którymi masz do czynienia, jako fajne grono znajomych, przyjaciół, z którymi możemy spędzać czas wolny i nie tylko, po prostu dobrze się bawimy, spontanicznie się spotykamy, wychodzimy na drinusie, kawusie, imprezki i to są super znajomości, tak? Bardzo nas rozwijające i takie odżywcze. Więc oni też, te osoby pokazują się jako takie, które chętnie spędzają z Tobą czas, lubią z Tobą spędzać czas, dobrze się bawią w Twoim towarzystwie. Na czym się koncentrujesz? Na sobie, na swoim pomyśle, na rozwoju własnym, osobistym. No, jakiś wgląd robisz w konkretną sytuację i to Cię troszkę, powiedziałabym, pochłania na pannie, jeśli masz pannę w swoim życiu, albo na też, ale to też mówiłam, rozwój osobisty, być może jakaś wiedza jest, którą chcesz pozyskać. I to jest coś, co dla Ciebie jest niesamowicie ważne, bo wiesz, że właśnie pozyskanie tej wiedzy doprowadzi do tego, że będziesz wiedziała więcej na dany temat, że wejdziesz na wyższy poziom w tej konkretnej, że tak powiem, nie wiem, branży na przykład, tak? Jeśli mówimy to o szkoleniach różnego rodzaju, bo tutaj też jest bardzo często szkolnictwo wyższe, na tym się koncentrujesz. To jest ważne dla Ciebie w każdym razie. A na czym powinnaś się koncentrować, co karty sugerują? Na przepracowaniu jakiegoś bólu. Specyficzne bardzo. Połączyłabym to z tą piątką mieczy. Jeśli tu wcześniej były sytuacje z gatunku nieprzyjemnych, albo po prostu nawet Ci może już obojętnych, ale po prostu na ten moment kompletnie Ci niepotrzebnych w Twoim życiu, to jak dla mnie ta piątka mieczy trochę pokazuje, że wiesz, że trzeba to w końcu usunąć ze swojego życia, bo będzie wracać. To jest też bardzo ciekawe, bo w tej trójce mieczy mamy
nie wiem, czy na tym się trzeba koncentrować, no ale odpowiedź na pytanie jest jakby, na czym powinna się ryba koncentrować w czwartym kwartale, mamy trójkę mieczy. No to albo jakby zrobienie porządku z tym, co rozczarowujące i bolesne dla Ciebie, albo przyznanie się przed sobą samym, przed sobą samą. Mamy tutaj tą trójkę kielichów, kiedy wszystko jest super, cudownie i każdy z nami miło spędza czas i tak dalej, jest różowo, kolorowo, ale mamy też gówniane dni za przeproszeniem, tak? I takie nieprzyjemne. No i wydaje mi się, że jeśli miałabym odpowiedzieć na pytanie, na czym się koncentrować, jeśli zdarzają Ci się takie dni gorsze, a do tej pory jakby nie brałaś tego pod uwagę, nie brałeś tego pod uwagę, no to na przykład zastanowić się, skąd to się bierze, gdzie jest przyczyna, gdzie tkwi przyczyna, jak mogę to zmienić, tak? Co mogę zmienić w sobie, być może we własnej postawie, żeby z tego wyjść. I jeszcze coś muszę powiedzieć. Macie trójkę kielichów i trójkę mieczy. Jeśli jest ryba, która jest w trójkątowej relacji, to nie będziesz zadowolona. Do jakiegoś momentu na pewno, ale później przyjdzie ten moment, kiedy z różnych powodów dopadną Cię te myśli, moim zdaniem, o tym, że właśnie jest jeszcze ktoś. Tak? I nie należy tego, moim zdaniem, lekceważyć, tylko wręcz starać się doprowadzić do czwórki mieczy, żeby tę sytuację naprawić, zmienić, okay? Albo coś wyeliminować z niej. Idziemy dalej. Co tam w miłości? 9 monet ma ryba w miłości. Przede wszystkim kochasz siebie i to dobrze. Stawiasz siebie na pierwszym miejscu i to dobrze. To mamy kartę singla na przykład, moje drogie, single, no to pokazujecie się niesamowicie towarzysko otwarte, tak bym to określiła. Natomiast w 9 monet, nawet jeśli kogoś poznacie, kogoś macie, może już nie single, ale kogoś macie, to taki dystans jest zachowany, tak? Dystans co do tego, że potraficie znaleźć własną przestrzeń, czas dla siebie, nie oddajecie się tak tej drugiej stronie w 100%, tak? A Wasza osoba? Karta umiarkowania. Z niczym się nie będzie spieszyć, wydaje mi się. Raczej też zachowuje wstrzemięźliwość w niektórych sytuacjach. Nie chcę tego pospieszać, nie chcę niczego pospieszać. Tak o tym myślę jeszcze ja. Dlaczego? Dlatego, że tutaj jakby w tym umiarkowaniu wie, że daleka droga do końca. I pewne rzeczy pomalutku w odpowiedniej kolejności się po prostu wydarzą. Okay? Chyba, że singiel ryba poznaje strzelca. No to właśnie to też się tutaj zainicjowała ta miłość, ale jeśli któraś z tych osób, no wy albo wasza osoba, wasz strzelec jesteście w relacji i jest w tym momencie, tworzycie trójkącik, no to będzie z tego powodu ból. Myśli o tym, że wyrzuty sumienia, być może, nie wiem, być może myśli o tym, że nie jestem sam, nie jestem sama, jestem tą trzecią, tym trzecim i tak dalej, i tak dalej. Ojej, dobra, idziemy dalej, słuchajcie. Pieniądze. No pieniądze są i w diable są te pieniądze, natomiast to jest też mistrz bardzo szybkiego manifestowania pieniędzy, to jest mistrz manifestacji, więc Wy wiecie, jak zarabiać pieniądze i wiecie, jak te pieniądze zamanifestować. To jest też przywiązanie do pieniędzy, do dóbr różnego rodzaju luksusowych, tak to nazwijmy, ale też ciężka praca za tym idzie, tak mi się wydaje, bo spełnienie marzeń w sytuacjach zawodowych się pokazało, więc też wykorzystanie okazji, tak jak powiedziałam, umiejętność manifestowania odpowiedniej sytuacji do tego, żeby uzyskać jakieś środki i to się pokazuje bardzo satysfakcjonująco dla Was. Duże też dla części z Was to będą zaskakująco duże finanse, tak? Zasoby. Ale coś chciałam powiedzieć, jeśli chodzi o pracę, wiecie, jak jest w diable, tam zawsze na końcu jest ten efekt taki satysfakcjonujący, natomiast czasami droga dojścia do tego efektu jest wyczerpująca. Więc też może pojawić się zmęczenie, tak? Lub po prostu zmęczenie takie wręcz gdzieś tam blokujące nas. Ale tutaj też to bardzo ciekawe. Nie wiem, dlaczego akurat u Was się to pokazało. No widocznie tak miało być. Mamy, jakby są pieniądze i jesteś z tego zadowolona. Wykorzystujesz zbieg okoliczności do tego, żeby te pieniądze generować. Ale jeśli to miały być nowe umowy, jeśli to miały być jakieś nowe współprace, to zwróć uwagę na zapisy.
na takie detale, szczególiki, że tak powiem, na te kluczowe, kluczowe szczegóły, dlatego że tutaj ta dwójka kochanków ludzi, ona jest uwiązana tym łańcuchem do tego diabła, tak? Więc wiesz, zwróć uwagę na jakieś możliwości wyjścia, zmiany i tak dalej. Okej. Wskazówka. No miłość, no kochasz. Jesteś kochana. I to się tu pokazuje, ale wokół tego pokazuje się pewnego rodzaju trudność wynikająca z okoliczności. I to jest raniące, bo czasami po prostu nas dopadają te myśli. Wydaje mi się, że to się nam tu w kartach pokazało i zdajesz sobie z tego sprawę. Natomiast w dwójce kielichów mamy miłość szczerą, przyjaźń głęboką, mamy bratnie duszę, mamy też miłość do siebie i to się pokazało u singli na przykład. Więc też jako wskazówka powiedziałabym, no, mówiąc w sposób taki bardzo oklepany, stawiaj siebie na pierwszym miejscu. No tak, bo tak jest w dwójce kielichów, jeśli mamy tę miłość sobie przekazać, to przede wszystkim robimy to, co nam sprawia przyjemność i radość. I niekoniecznie interesuje nas otoczenie i takie dni widocznie dla Ciebie są ważne w czwartym kwartale. Ale tutaj też w tej dwójce kielichów jako wskazówce dla Ciebie wydaje mi się, że jeśli chodzi o pracę na przykład, to w jaki sposób jesteś w stanie generować pewnego rodzaju zasoby dosyć szybko, to wynika z tego, że lubisz to, co robisz. I to wynika, a co za tym idzie? A za tym idzie pewnego rodzaju na przykład pomysłowość, tak? No dobra, zobaczmy teraz, słuchajcie, co miłego. Zwycięstwo. Co miłego? Uznanie, zwycięstwo, zadowolenie. A pokonanie trudności też. Wygranie pewnego rodzaju sporu być może. Może będziesz wygrać coś ogólnie, zdobędziesz coś i trzeba się tą nagrodą cieszyć, tak? To zwycięstwo się bardzo pokazuje fajnie w kwestiach finansowo-zawodowych akurat dla Was. To chciałam powiedzieć. A dlaczego to jest ważne? Ty sama obok. Już będziesz wiedziała, dlaczego to zwycięstwo jest dla Ciebie ważne. Wydaje mi się, że ono może Ci przynieść, znaczy otworzyć nowe możliwości, że to będzie taki trochę efekt kuli śniegowej, że coś się nakręci i to przed Tobą otworzy nowe możliwości, wypatrzysz sobie nowe możliwości. A zobaczmy, jakie są ostrzeżenia. Głupiec przed nowym początkiem. No pewnie dlatego, że normalnie może głupiec byłby odwrócony, czyli na łeb na szyję, zobaczcie dlaczego wieża, wchodzeniem w pewne sytuacje bez przemyślenia. Dlaczego? Dlatego, że nie będzie Ci coś pasowało, dlatego, że sprawy będą wyglądały inaczej niż zakładasz, bo być może nie przyjrzysz się im, tak? To są tylko prognozy, słuchajcie, to Wy sami decydujecie jak zawsze. Natomiast głupiec powiedziałabym, że tutaj jako ostrzeżenie pokazuje nam się dlatego, że za szybko, moim zdaniem, chcesz w coś wskoczyć, za szybko chcesz z czegoś skorzystać. Z dużym optymizmem ok, natomiast być może trzeba pewne rzeczy przemyśleć, zanim zdecydujesz, czy to na pewno jest to, co Ci pasuje, co Tobie pasuje, czego Ty chcesz. Czy naprawdę jesteś w stanie poświęcić się temu i budować to, tak? Czy że tak powiem, okaże się z czasem, że to było dla Ciebie nazbyt przytłaczające na przykład i po prostu Ci nie pasuje. Mniej więcej takie energie się pokazują. Ja mówiłam wcześniej o tych nowych umowach, słuchajcie, o nowych współpracach, bo nam się pokazał tutaj diabeł. Jako zaskakujące przy dziewięciu kielichach, słuchajcie, te pieniądze przy zaskakujących propozycjach, takich trochę jak spełnienie życzenia, objawienie, gwiazdka z nieba i moim zdaniem chodzi o to, żeby im się przyjrzeć. Czy to oby na pewno jest to, co Ci się wydaje, że jest? Czy by oby na pewno zostało Ci zaprezentowane w pełnej krasie, tak żebyś rzetelnie, moja droga rybo, mogła określić, że tak, z pełną odpowiedzialnością jakby jestem w stanie się pod tym podpisać. Dziękuję Wam bardzo, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.